Partnerem odcinka jest serwis G2A. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Jan Olbracht może nie nasz najpopularniejszy władca, za to nie najlepszy. Takie zdanie mogłoby się do niego przykleić, gdyby nie to, że już od dawna jest o nim inne popularne powiedzenie. Mianowicie, za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Przy czym więcej prawdy jest w tym naszym krótkim opisie, bo z tym wyginięciem to spore... Przegięcie. O co w takim razie chodziło? Jak w ogóle rozpuszczony, rozpieszczony, gburowaty Janek został królem? Czemu zgodził się na wprowadzenie w kraju niewolnictwa? I z jakiej paki już w czasie trwania kampanii wojennej postanowił sobie zmienić przeciwnika? Poznajcie Gbura na tronie, już teraz w historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater urodził się prawie w 1460 roku, bo 27 grudnia 1459 i miał spore szanse na beztroski żywot, bo był synem króla, Kazimierza Jagiellończyka. Miał natomiast mizerne szanse na to, że kiedyś sam zostanie władcą, bo miał dwóch starszych braci. Tak czy inaczej, tak jak rodzeństwo, został porządnie wykształcony pod okiem trzech opiekunów: Stanisława Szydłowieckiego, który był całkiem ok, potem Jana Długosza, który ucząc królewskie dzieci lubił im czasem przypierniczyć, żeby lepiej je zapamiętały, ale to trzeci nauczyciel był najciekawszy. Był nim Włoch, Filip Kalimach, i jasne, już wcześniej prądy renesansowe przenikały na nasze ziemię wąskimi strumykami, natomiast to dopiero ten gość na serio wjechał z nimi na królewski dwór. Przy czym nie chodzi tutaj o sztukę czy o jedzenie, a o poglądy, które były zupełnie odmienne od nadal obowiązujących średniowiecznych i bardzo się nie podobały możnym i kościołowi. Czemu? Nie wiem. Nie no wiem, już mówię. Młodzi senowie Jagiellończyka uczyli się od postępowego Włocha, choćby, że władca powinien dążyć do dzierżenia władzy scentralizowanej. To ma być władza silna, innymi słowy, absolutna. Co więcej, władca powinien też już darować sobie ten średniowieczny pogląd, że jest pomazańcem boskim. Nie no, jest królem, a to i tak naprawdę spoko. A odrzucając konieczność błogosławieństwa swojej pozycji przez duchownych. Oddziela się kościół od państwa do tego stopnia, że kościół nie może ingerować w politykę, co bardzo często lubi robić. No i była jeszcze jedna kwestia, którą akurat Janek wziął sobie mocno do serca, czyli zachcianki są po to, żeby je spełniać. Janek uczył się też oczywiście czytać, pisać, znakomicie ogarnął łacinę, a ważnym elementem nauki tego ostatniego było wygłaszanie przemów. I bardzo się to młodemu spodobało, bo mógł się popisywać, więc walił te przemowy przed posłami i innymi gośćmi, a oni byli zachwyceni albo po prostu udawali, wszystko Jankowi było jedno, bo on mógł robić show. Przy czym był jednym z tych showmenów, którzy albo występują na największych scenach i śpią w najlepszych hotelach, albo strzelają w fochy. Znakomicie widać to było, jak ojciec w ramach przygotowywania chłopaków do pełnienia ważnych funkcji zabierał ich na objazd po kraju, i Janek był absolutnie zniesmaczony, że musi jeździć po jakichś zadupiach. Przy czym za zadupie uważał w zasadzie wszystko. Każdy inny zamek, każdą inną posiadłość niż Wawel. Nieabsurdalnie wielkie porcje podane na czymś innym niż srebrna czy złota, oczywiście, zastawa. Stół zasłany czymś innym niż jedwab, pościel z czegoś innego niż jedwab ojciec. Jak żyć, ale jednak jakoś dawał radę, w dużym stopniu być może dlatego, że w pewnym momencie odkrył co to seks i stało się to jego ulubionym hobby, o czym głośno zaczęło się robić nawet na innych dworach. W międzyczasie najstarszy brat naszego dzisiejszego bohatera, Władysław, został królem Czech. Nadarzyła się świetna okazja, szkoda było nie skorzystać. Więc sytuacja naszego dzisiejszego bohatera wyglądała tak: jego najstarszy brat rządził w Czechach, jego ojciec rządził w Polsce, przy czym następcą ojca na królewskim polskim tronie miał być drugi starszy brat Janka. Kazik. I w zasadzie była to spoko perspektywa dla królestwa, bo ów Kazik był naprawdę spoko typem. Praktyczny, oczytany i, co wcale nie zdarzało się często, nieobojętny na ludzką krzywdę. Naprawdę obchodzili go poddani. Wiele wskazywało na to, że będzie znakomitym polskim królem. No ale umarł. Totalnie niespodziewanie Kazik zameldował się w zaświatach w 1484 roku i właśnie w ten sposób nasz Janek stał się głównym kandydatem na następcę swojego ojca na królewskim polskim tronie. No bo formalnie to już wtedy była fucha elekcyjna, ale nadal w ramach dynastii. Dobra, nie będziemy się dzisiaj wdawać przesadnie w administrację. Zresztą już wtedy były. Inne priorytety na czele z obroną granic, a było przed kim się bronić. Czasem można zasłyszeć taką opinię, że wiele cech charakteru człowiek przejmuje nie po rodzicach, a po dziadkach, i chyba coś w tym jest, bo właśnie wtedy do naszych wschodnich granic zaczął się dość agresywnie dobijać Iwan III Srogi. Zgadnijcie, czyj dziadek? To jednak nie był jedyny problem, bo Turcy zajęli kluczowe tereny w Mołdawii, co było bardzo nieprzyjemne z wielu względów, wiadomo wojskowego, ale też gospodarczego, bo przecieli w ten sposób bardzo, bardzo ważny szlak handlowy. Jednak i politycznie był to bardzo potężny policzek Polsce wymierzony, bo Mołdawia była w naszej strefie wpływów. To było polskie lenno. No, potężny ból głowy z zagrożeniem tureckim miał król Kazimierz Jagiellończyk, ale przynajmniej częściowo postanowił go rozwiązać, używając do tego swojego następcy, właśnie Janka. Mówmy mu już Jan, okej? Okay? Dał radę w każdym razie? Wbrew temu, co niektórzy być może teraz podejrzewają, jak najbardziej, stanął na czele wojska i sprał potwornie pod kopystrzyniem Tatarów na usługach tureckich. Zginęło ich tam ponad 1500 z prawie 5000. Poza tym, Jan stworzył też system obrony Rusi, który po latach przekształcił się w wojsko kwarciane, więc miał głowę do zarządzania, miał też rękę do silnych rządów, bo jak niedługo później został namiestnikiem na kresach, to absolutnie nie tolerował nieposłuszeństwa. Nie chcesz wykonać rozkazu? To egzekucja krótka piłka. Jan po tych sukcesach stał się zaskakująco pewny siebie, nawet jak na własne standardy. Otóż, kiedy zmarł król Węgier, to uznał, że on przejmie jego tron, nawet mimo tego, że władca Czech już wcześniej ogłosił, że on sam ma takie plany. Zaraz. Czy władcą Czech nie był jego starszy brat? Ano, był, aczkolwiek Jan uznał, że niewiele go to obchodzi i on sobie ten węgierski tron wyrwie w wojnie z własnym bratem. Tylko znowu, chwila to nie tak, że ich ojciec jeszcze, Żył, nie mógł im kazać się uspokoić i jakoś dogadać? Mógł, ale był ciekawski. Postanowił dopuścić do wojny i zobaczyć, co się stanie. Takie tam wiecie, rozrywki elit. A jak już przy elitach jesteśmy, to możni też przy okazji tego konfliktu się podzielili. Ci, którzy woleli. Spokojnego, skorego do układów Władysława wsparli króla Czech. Natomiast ci, którzy woleli porywczego Jana, a przede wszystkim upatrywali większą szansę na własny awans w przypadku, gdyby to młody wygrał wojnę, wsparli właśnie naszego dzisiejszego bohatera i potem żałowali dwa razy. Bo Władysław bardzo szybko pokazał wojsku młodego, gdzie jego miejsce i Jan musiał pokornie obiecać, że nie będzie już rościł sobie praw do węgierskiego tronu, po czym dosłownie chwilę później Zebrał niedobitki swojego wojska i dostał lanie drugi raz. I teraz już trafił na spotkanie ze starszym bratem. Czy skończyło się tak jak w wielu innych przypadkach? Kastracją, oślepieniem, gniciem w lochu, a może ścięciem? No nie, bo Władysław okazał się naprawdę spoko. W ogóle wszyscy tam byli spoko oprócz Jana. Tak czy inaczej, Władek ugościł krewkiego braciszka, nakarmił, dał jeszcze na pocieszenie niewielkie ziemi, a potem odesłał całego i zdrowego do ojca, który to ojciec rok później umarł. Tron został wolny i niby wiadomo było, kto na nim następny zasiądzie, ale to jednak nie było takie proste. Bo jak wspomniałem, mamy tutaj już do czynienia z elekcją, choć jeszcze w ramach dynastii, co kompletnie jednak nie zmienia faktu, że pozycja Jana wcale nie była bardzo mocna. Gdyby tylko chciał, gdyby wyraził taką wolę, to z miejsca polską koronę zgarnąłby Władysław, który jednak stwierdził, że Czechy i Węgry to już mu w zupełności wystarczy. Dużą grupę fanów miał też młodszy brat Jana Aleksander, który jednak postanowił zachować się bardzo honorowo, stwierdził, że ja tutaj nie chcę robić bałaganu. Rezygnuje z kandydowania, z kolei jeszcze młodszy brat Zygmunt był za młody. Co jest trochę śmieszne, bo potem dorobił się przecież przy domka stary. Najprościej więc rzecz ujmując, Jan Olbracht został wybrany na króla przez Sejm Elekcyjny w 1492 roku, bo rodzinna konkurencja nie chciała bałaganu. Szlachta doskonale rozumiała, że pozycja Jana jest słaba i że będzie potrzebował jej wsparcia, żeby rządzić. To akurat trzeba oddać naszej szlachcie. Zawsze doskonale potrafiła wyczaić słabe punkty władcy i przekuć to w korzyści dla siebie, a Jan Olbracht jest jednym z najlepszych. Przykładów już w kolejnym roku na Sejmie pojawiła się nowa izba, Senat. Szlachta rosła w siłę, a czyim kosztem? Król! Jasne, ale nie tylko, bo król, wiedząc, że potrzebuje wsparcia szlachty, pozwolił jej iść na wojnę z mieszkaństwem. W 1496 roku Sejm zabronił mieszczanom kupować ziemię, a ci mieszczanie, którzy zdążyli to zrobić wcześniej, musieli ją teraz sprzedać. A jak już jesteśmy przy ziemi, to przywiązano do niej chłopstwo. Tak, po dość spoko warunkach prawnych panujących w średniowieczu, Teraz chłopi nie mogli opuszczać terenu, do którego zostali przypisani. Wjechał system, który przez wielu historyków już powszechnie jest porównywany do niewolnictwa. Czemu królian się na to zgodził? Bo inaczej szlachta nie dałaby kasy i wsparcia na wojnę z Turcją, na której bardzo Janowi zależało. I jasne, miała ona pewnie trochę sensu gospodarczo-geopolitycznie, natomiast zdecydowanie nie możemy wykluczyć, że pewny siebie król, przekonany o tym, że jest znakomitym strategiem, tylko tam te dwa razy na Węgrzech mu nie wyszło, chciał złapać za szablę, żeby odnieść spektakularne wojenne zwycięstwo i w ten sposób wzmocnić swoją nie najlepszą pozycję w kraju. Rozpoczęła Zaczęła się kampania bukowińska, wyprawa bukowińska, której początkowym celem było odbicie dwóch kluczowych miast w Mołdawii z rąk tureckich Chodzi o Kilię i Białogród. Był 1497 rok 80 tysięcy naszych ruszyło. Chociaż te 80 tysięcy to nie byli wyłącznie żołnierze, to też była służba i ekipa techniczna, nazwijmy to. Nie było również wsparcia z Litwy, oni tam mieli swoje problemy z Iwanem Srogim, ale to przecież nic, bo po dotarciu na miejsce można było liczyć na wsparcie mołdawskie, prawda? Niby tak, ale rządzący tam Stefan III, który formalnie był naszym lennikiem, Podejrzewał, że nasi, jak im się uda odbić te dwa kluczowe miasta i wypędzić Turków, to nie ograniczą się wyłącznie do tego. Najpewniej wezmą Mołdawię jeszcze mocniej pod but i nici z już i tak niewielkiej niezależności. W związku z czym zdradził. Kiedy Jan Olbracht dostał wiadomość, że Mołdawia już nie jest naszym sprzymierzeńcem, a Stefan III właśnie złożył hołd Turcji, no to wściekł się potwornie i stwierdził, że jak tak, to on zmienia plany. Gdzieś ma te dwa strategiczne miasta, teraz idziemy na stolicę policzyć się ze Stefanem zdrajcą. Ekipa szła dziarsko, mimo niepokojących znaków. Najpierw królewski koń utonął w rzece, a niedługo później w obozowisko Pieron szczelił i zabił jednego typa i 12 koni po tych wydarzeniach pozostałe konie pewnie nie bardzo chciały iść dalej, aczkolwiek nikt ich o zdanie nie pytał i we wrześniu 1497 roku razem z resztą wojska stanęły pod mołdawską stolicą, acz nie na długo. Bo szlachcie szybko znudziło się oblężenie. Panicze zaczęli przebąkiwać, że nie, może by już wracać do kraju. A poza tym na miejscu pojawił się oddział wojskowy wysłany przez Władysława Jagielończyka, który zapewne dowiedziawszy się o spontanicznej zmianie planów wojennych swojego brata i wiedząc z pierwszej ręki, że Jan nie jest wcale wybitnym strategiem, zorganizował rozejm. Jan z wojskiem miał się bezpiecznie wycofać z Mołdawii, a co do przyszłych kontaktów i z Mołdawią, i z Turcją to trzeba usiąść na spokojnie. Brzmi jak w porządku, plan. Przy czym pamiętajmy, że cały czas mamy w okolicy Stefana III. Typowi serio musiało zależeć, żeby upierdzielić u siebie polskie wpływy, bo 26 października nasze wycofujące się wojsko zostało zaatakowane, umówmy się, w miejscu do tego znakomitym, w wąwozie niedaleko ukraińskiego dziś. Koźmina. Potem Stefan się tłumaczył, że nie, on musiał wydać rozkaz o ataku, bo nasi coś ewidentnie kombinowali, wycofywali się nie tą drogą, która była ustalona. Nie, najpewniej złamał rozejm, żeby efektownym laniem Polaków przypieczętować nową przyjaźń z Turkami i w ten sposób wyrwać sobie lepsze warunki autonomii. To właśnie z tym wydarzeniem związane jest to powiedzenie o wyginięciu szlachty, i można by się w takim razie spodziewać, że doszło do jakiejś potwornej masakry, no ale nie, faktycznie pogrom by był, gdyby nie szybka zbrojna odpowiedź polskiej ciężkiej jazdy, która mimo nie najlepszych warunków do prowadzenia boju sprawnie przegoniła napastników. Faktycznie było niemało ofiar, zginęło około 5 tysięcy zbrojnych, ale w większości to byli najemnicy. Zginęło też parę tysięcy osób z obsługi technicznej, niemało wozów uległo uszkodzeniu, trochę dział, ale bez przesady to nie była jakaś makabryczna masakra, o jakiej myśli wiele osób słysząc o tej szlachcie za Olbrachta. Armia nie została rozbita, natomiast wizerunek Jana Olbrachta już jak najbardziej. Kampania wojenna, która nie przyniosła nic poza oderwaniem od naszej strefy wpływów Mołdawii. No i potem jeszcze niepotworne, ale jednak dotkliwe lanie w wąwozie. To skompromitowało naszego króla w Oczach krajowych elit, ale i na zagranicznych dworach. A pamiętajmy, że najpewniej wywołał tę wojnę po to, żeby osiągnąć efekt dokładnie odwrotny. Nie ma się przesadnie co w takim razie dziwić, że Jan Olbracht przez jakiś czas tę kampanię potężnie odchorowywał. Chyba, że był inny powód. Bo jest teoria, że spadek fizycznej formy króla po kampanii zbiegł się w czasie z nasileniem się objawów kiły. Tak jest, na władcy zaczęły się wreszcie mścić numerki z setkami zapewne dziewczyn, bo nie miał żony. To znaczy nie to, żeby to był jakiś poważny problem dla króla, jak wszyscy wiemy, ale warto zaznaczyć. Tak czy inaczej, Jan Olbracht miał dymać na prawo i lewo i naprawdę niebezpiecznie było być kobietą w jego otoczeniu. A co robił w przerwach między numerkami? Pił, zwłaszcza wino, piwo i miód, no i jadł, a w zasadzie żaru, a jak miał czasem siłę wstać od stołu, to i nawet zatańczył. Szybko zapomniał o wstydliwej kampanii, profilaktycznie ukarał część szlachty za ucieczkę z pola bitwy i uznał, że Laura załatwione, co złego, to nie on znakomity władca pomyśleli nasi sąsiedzi, którzy, świadomi tego, jaką pierdołę mamy na tronie, poczynali sobie coraz śmielej. Wojska tatarsko-tureckie zapuszczały się coraz głębiej, potrafiły dotrzeć nawet do linii Wisły. Habsburgowie zawinęli sobie głogów i zaczęli wspierać krzyżaków w ich dążeniach. Co wtedy zrobił Jan Olbracht? Przestał balować, ale nie dlatego, że uznał, że ach, okay, czas się wziąć na serio zarządzenie, tylko po prostu był już coraz poważniej chory. Ok, formalnie nawet zebrał wojsko na wojnę z krzyżakami, ale nie zdążył jej wypowiedzieć, bo zmarł 17 czerwca 1501 roku, najpewniej na kiłę, i nie pomogły gorące kąpiele czy nacieranie ciała różnymi specyfikami. Generalnie, jak się okazuje, natarcia w żadnej formie nie były jego mocną stroną. Większość Jana Olbrachta, umówmy się, nie najlepszego władcy w naszej historii, spoczęła na Wawelu, choć jego serce złożono w Toruniu, gdzie zmarł. Swoją drogą ten jego nagrobek na Wawelu ma taką kamienną oprawę uważaną za pierwsze dzieło renesansowe w Polsce. Mógł do naszej historii wprowadzić więcej renesansowych wzorców, był tego uczony, ale nie, pozostawił po sobie tylko nagrobek, co jest jakimś wyznacznikiem. Tego, jakim Jan Olbracht był władcą, chociaż oczywiście nie twierdzę, że robotę miał łatwą. Generalnie bycie królem do najłatwiejszych robót nie należy i już wielokrotnie się o tym wspólnie w naszych odcinkach przekonywaliśmy. Aczkolwiek możecie się jeszcze o tym przekonać odpalając grę wideo, jak choćby Medieval Dynasty, cywilizację Crusader Kings. Te gry swoją drogą znajdziecie w serwisie G2A w znakomitych cenach. Oczywiście znajdziecie tam dużo więcej gier nie tylko z historią w tle, a z naszym kodem będzie jeszcze taniej, więc już całkiem w Pytę. Wbijajcie więc śmiało. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w linku w opisie naszego filmu. A my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był serwis G2A.